pamiętam do dzisiaj, w szkole mówiło się, podróże kształcą. Nieprawda, kształcą. Wzbogacają człowieka. No niestety zimą trzeba czasem wybrać się w złą pogodę, żeby za dzień, dwa tam wyżej złapać okno pogodowe. Ale sobie myślałem o wyjściu, albo skoczę te 8 metrów i połamię sobie nogi, albo tam pokonam te ostatnie 2 metry, pokonałem. No. Najgorzej, jak człowiek skończy życie i spojrzy do tyłu i tak powiem, właściwie to ja nic życie nie zrobiłem. Zjadłem 300 tysięcy kanapek, byłem tam 14 razy w łebie na czasach. No ale coś zrobiłeś. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ewa Jarczewska, Klub Podróżników Soliści. Dziś ze mną legenda polskiego i światowego himalaizmu. Piąty człowiek na ziemi, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum. 3 zimowe wejścia na 8-tysięczniki. Oj tam. Tak, człowiek, który żyje pasją, żyje z marzeniami. Drodzy Państwo, Krzysztof Bielicki. Dzień dobry. Krzysztofie, na początku pytanie a propos miejsca, w którym się znajdujemy. Lubisz wracać do Wrocławia? No cóż, Wrocław jest dla mnie bardzo ważnym miejscem, dlatego że te najpiękniejsze, albo jedne z najpiękniejszych lat, jakie może człowiek mieć, to są studia. No akurat wypadłem we Wrocławiu. Studiowałem na Politechnice, tu poznałem wielu przyjaciół, tu zacząłem się wspinać i zawsze jakoś tak, no, należałem przez wiele, wiele lat do klubu wrocławskiego, nadal jestem honorowym członkiem tego klubu. Tutaj poznałem i Bogdana Jankowskiego, tu poznałem Wandę Rutkiewicz, tu poznałem Wojtka Kurtykę. No sławy polskiego alpinizmu, w związku z tym strasznie miło, nie mówię, to całe studia, no bo ja miałem tą możliwość, że akurat studiowałem w okresie, no były takich trochę ruchów studenckich, prawda, 67 Paryż, 68 w Polsce, no i myśmy brali bardzo czynny udział, ja do dzisiaj mam wszystkie zapiski z tych naszych pochodów różnych, takich, prawda, antyrządowych nazwijmy to, prawda, pamiętam takie napisy, czytaj świerszczyk, bo nie kłamie, prawda, szliśmy 1 maja, był normalny pochód, tak zwany normalny, a myśmy stworzyli nienormalny pochód, prawda? I wszyscy na trybunie to zgłupieli w ogóle. A było tam wielu zagranicznych gości na tej trybunie i klaskali nam, bo oni nie wiedzieli, co jest na tych transparentach. A to było tak, że przed Politechniką wszyscy się tam zbierali do pochodu, no bo taki był pochód, że idzie uczelnia, Politechnika, ale za pazuchy nagle wyszły inne transparenty. No i myśmy przeszli, nikt już nie był w stanie zatrzymać tego pochodu, a przed samą tam gdzieś trybuną, jak się tego rozwinęły te... Cały Wrocław nam bił brawa z tych okolicznych budynków. No i potem to tak nie wypadało nas rozproszyć, no po prostu. Jeszcze wcześniej strajk na Politechnice w marcu 68. Także te wydarzenia akurat się splotły z moim, prawda, pobytem w Wrocławiu. Rodzinę tu mam i miałem. Sympatycznie pracuję w Wrocławiu. Super, cieszy mnie to bardzo. Chciałabym zacząć od takiego pytania związanego trochę z mottem przewodnim naszego klubu, bo w klubie podróżników soliści dążymy do tego, żeby dreams into memories, tak, żeby te nasze marzenia były w naszych wspomnieniach. I Ty ze swoimi osiągnięciami dałeś się poznać jako człowiek, który konsekwentnie realizuje te swoje marzenia. Chciałam zapytać, co jest dla Ciebie taką siłą napędową w realizacji tych marzeń? Bo ja wiem, to wydaje mi się, że to ładnie powiedziałeś, tych marzeniach, bo wszystko się zaczyna od marzeń, prawda? Potem dobiera się ludzi, potem jest realizacja i wyzwanie. Ale nie powtórzę. Znaczy, gdyby mnie ktoś zapytał, czy bym powtórzył inaczej życie, to nie. To uważam, że był to najlepszy wybór, jaki mogłem zrobić. Przypadek oczywiście rządził, zacząłem się wspinać, bo nie miałem tradycji rodzinnych, ani tak, pochodzę z poznańskiego województwa. Więc przypadek rządzi, bo tak często jest, że człowiek pasji się ani nie kupuje, ani nie... Rzadko się dziedziczy pasji. Rzadko. Czasem tak, ale rzadko. W naszym przynajmniej w alpinizmie to bardzo rzadko się dziedziczy. Natomiast czasem przypadek rządzi, że człowiek nagle zetknie się z czymś, prawda? I po pewnym czasie mówi tak, to jest to. Ja miałem taki przypadek w skałach, będąc pod Jelenią Górą, w Sokolikach. Pojechaliśmy turystycznie z kolegą, ale zobaczyliśmy na wspinających się ludzi. No to zaraz też, próbowaliśmy na jakąś skałkę wejść, pamiętam, że nie mogłem w ogóle wejść na nią. Nogi mi telegraf miałem ze strachu, ale sobie myślałem o wyjściu, albo skoczę te 8 metrów i połamię sobie nogi, albo tam pokonam te ostatnie 2 metry, pokonałem. No i oczywiście w tym momencie z Markiem byłem, z takim moim przyjacielem, kurde, to jest to, koniec. Każdy weekend uciekaliśmy z zajęć, z uczelnicy. Młodzi nie słuchają, ale byśmy uciekali.
najważniejsze było wspinanie. No i jak, to ja już wiedziałem, że to jest pasja, bo wiedziałem, że się z tego nie wyzwolę. To jest głęboko, wspinanie jest tak głębokim uzależnieniem, jak wydaje mi się, że jak narkotyki, to jest coś bardzo poważnego. I, no hobby można zmienić, prawda? Nie. Natomiast, ale wydaje mi się, że podróże, bo jeśli mówimy tutaj o solistach, prawda, w ogóle o klubie soliści, to w ogóle wydaje mi się, że podróżowanie to jest jakąś wielką wartość. I to nie, bo na przykład niektórzy mówią, że podróżowanie to jest takie fajne, bo jedziemy do Rzymu czy do Florencji, oglądamy jakieś tam kościoły, jakieś, prawda, zabytki, ale ja uważam, że to nie jest celem prawdziwego podróżnika, bo podróżnik musi spotykać ludzi, bo nośnikiem kultury jest człowiek. Nie jakiś stary zabytek. Oczywiście, jeśli ktoś jest historykiem sztuki, to tak, no jedzie tam, miał się latem, nie zna. Jak ja byłem we Florencji czy w Wenecji, to nic tam nie zapamiętałem, ale poznałem ileś ludzi, prawda? I wydaje mi się, że to jest ten istotny element, czego dzisiaj, żeby zauważyć, strasznie nam brakuje jednak. Że coraz mniej się spotykamy, prawda? I wszystkie tego typu organizacje, które proponują ludziom spotkania, no są próbą, nie da się zawrócić już dzisiejszej cywilizacji, prawda, ale przynajmniej ograniczenia, albo, no bo jeśli ludzie zaczną się spotykać tylko digital, przy rządach, no to już tracimy ten human, empatię, prawda. Ja myślę, że te spotkania są strasznie ważne i to dzięki temu, że są kluby, przecież ja pamiętam, my do klubu to raz w tygodniu wszyscy chodzili do klubu. W czwartki o 7 wieczorem było spotkanie klubowe na Politechnice. Był taki obowiązek w ogóle, żeby być, planować, marzyć, no to tam się rodzą marzenia, ale tak generalnie wydaje mi się, że też trzeba mieć, przynajmniej w moim przypadku, taką trochę duszę wojownika, nie? Bo są ludzie, którzy w ogóle nie wojują, prawda? To jest w cudzysłowie mówię, prawda? Którzy, no, minimaliści, żyją sobie na jakimś tam poziomie, mają co jeść, mają edukację, coś tam podróżują. A są ludzie, którzy tam cały czas coś koczy, żeby coś jeszcze zrobić, żeby się sprawdzić, żeby... To wszystko się wpisuje, mnie się tak wydaje, że można by podzielić to ludzi na tych, którzy piszą historię pewną, albo są świadomi pisania historii. I są ludzie, którzy są nieświadomi, albo nie potrzebują pisania. Pisanie historii jest trochę głupie słowo może, ale wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że no, każdy pisze, tu wszyscy siedzący, każdy przez swoją historię, rodziny, miasta, stowarzyszenia, klubu, nie wiem, krajową, światową. To nie jest ważne. Tylko ważne, żeby mieć świadomość, że piszę jakąś historię, prawda? Że nie jestem taką molekułą. Bo molekuła to tak się odbija w tej torbówce, nie tam w ogóle nie wie, gdzie jest, prawda? A jak człowiek tak świadomie, na przykład obojętnie, to może dotyczyć małych rzeczy, dużych, to nie ma znaczenia. Jak człowiek się odwróci do tyłu i pomyśli, o kurde, ja to zrobiłem, nie? To jest taka też identyfikacja z tym, co w życiu, nawet drobną rzecz, prawda? Najgorzej, jak człowiek skończy życie i spojrzy do tyłu i tak powie, no właściwie to ja nic w życiu nie zrobiłem. Zjadłem 300 tysięcy kanapek, byłem tam 14 razy w łebie na czasach. No ale coś zrobiłeś. A jak człowiek gdzieś podróżuje, poznaje innych ludzi, inne, też nabiera się dystans, prawda? To jest, ja uważam, że to jest bardzo ważne, nie tyle poznawania, dystans człowieka, jak się zobaczy biedę afrykańską, biedę azjatycką, biedę polską czy amerykańską, również w Północnej Ameryce jest bieda, to człowiek nabiera takiego dystansu, prawda? A to strasznie tak człowieka buduje, prawda? Że człowiek, no nie mówię o tym, że poprzez to, że poznajemy innych ludzi, o innej filozofii, kulturze, że no, trochę walczymy z taką homofobią, nie? Bo to jednak jak człowiek poznaje innych ludzi, to jest też strasznie ważne, że stajemy się otwartym społeczeństwem, prawda? A tego, jak wiesz, w Polsce niestety nadal brakuje. Mówiąc o podróżach, o doświadczeniach związanych z obcowaniem z innymi kulturami, z ludźmi z różnych kultur, chciałabym zapytać o przekonania, które zmienił Pan właśnie na skutek relacji, czy też doświadczeń z innymi osobnikami. No, przypomniało mi się, jak w 1977 roku byliśmy w Hindukuszu, jechaliśmy w Hindukusz przez Mazar-i-Sharif do Kabulu, jakiś wynajęty busik. I weszliśmy rano, myśleliśmy, że jedziemy do Kabulu. Okazało się, że myśmy jeździli cały czas po Mazar-i-Sharif i okolicach, bo ten kierowca musiał zebrać ludzi. Jechaliśmy dopiero wieczorem. Czyli nam się spieszyło, bo nam się wydało, że czas to w ogóle jest najważniejszy, a dla nich czas to był wschód słońca, zachód słońca, więc takie maniana, to pierwsze nam się przydało i wiedziałem, że jednak trzeba mieć dystans do tego, jak pędzimy, jak szybko się obracamy, prawda? Albo do takich przyzwyczajeń. Pamiętam, pod K2 byliśmy trójkę tylko, Wojtek Kurtyka, ja i taki Amerykanin, Carlos. No i jak jesteśmy w bazie, to kucharz gotuje coś tam, prawda? No my tam pomagamy, zwykle się idzie też do mesy, coś jeden kroi, drugi coś tam, prawda? Razem jemy.
A Karol nie przychodzi. A my z Wojtkiem w tej kuchni, no tak, słychać, że tam coś gra, jakiś Walkman czy radio u niego w namiocie, ale nie przychodzi, nie? No raz nie przyszedł, drugi raz nie przyszedł, trzeci raz nie przyszedł. W końcu Wojtek mówi, do cholery, Karol, my, kurna, tu miam, miam, nie? Ósma, a ty nie przychodzisz. A Karol mówi, no ja nie jestem głodny, jak my idziemy na to śniadanie. No, nas przyzwyczajeni, my byliśmy przyzwyczajeni do czego? Smacznego, dziękujemy. No tak nas wychowano, prawda? A Karol nie miał takiej potrzeby, żeby z nami siedzieć, nie? No ale Wojtek mówi, zaraz, to ty przyjdziesz potem 3 godziny później i ten kucharz musi ci ugotować, rozpalać maszynkę, robić. I co Karol odpowiedział? No tak, to jest jego job. I właściwie zgłupiliśmy. No, nie ma jednej prawdy, nie? Są te 3 tysięczne roskie, tylko to nie ma tak, bo człowiek się uczy, że coś go nauczono, że tak musi być, tak się postępuje, nieprawda. Jak człowiek poznaje innych ludzi, którzy mają inną filozofię, inaczej patrzą na różne rzeczy, na te same rzeczy, ale inną filozofię, to człowiek nabiera dystansu, staje się, ja uważam przez to, tolerancyjny. Nie wiem, czy zauważyłeś, że ludzie podróżujący po świecie są bardziej tolerancyjni. Tak, zdecydowanie. Bo tą tolerancję się nabywa właśnie przez spotykanie innych kultur, innych ludzi, którzy inaczej myślą, inaczej robią, inaczej postępują, innego Boga wierzą, nie wiem, inaczej się zachowują, ubierają, inne relacje mają. I człowiek wtedy tak zauważa, że to tak nie jest tak, że my wszystko najlepiej wiemy, prawda? Że człowiek się całe życie uczy i to idzie w dobrym kierunku. I dlatego wydaje mi się, że ta wielka zdobycz, jaka po 1989 roku w naszym kraju miała miejsce, to nie to, że tam biznes, że to są inne sprawy gospodarcze, ale to, że ludzie rozpoczęli wymiany, wyjeżdżać, poznawać innych ludzi, prawda, uczą się. I to jest uważam największą zdobyczą, jak spotykam młodych ludzi na tych Erasmusach, młodych studentów. Oni, to jest niesamowite, oni się już nie wstydzą. Jak my pierwszy raz wyjechałem do NRD w 1972 roku, to, a potem w 1973 do Francji, to w Alpy, czy Dolomity, do Włoch, to myśmy się bali w ogóle coś po polsku powiedzieć, żeby nas nie rozpoznali, że jesteśmy z Polski. A dziś młodzież, tak, jestem z Polski, nie? Jestem gościu, jestem gościuwa. Tak? I to mi się strasznie podoba, że to jest największa zdobycz, wydaje mi się. Dlatego że poprzez to, że ludzie się spotykają nie tylko w własnym gronie, ale również, prawda, poprzez podróżowanie. Kiedyś nas uczono niewłaściwie, bo pamiętam do dzisiaj w szkole mówiło się, podróże kształcą. Nieprawda, kształcą. Wzbogacają człowieka. Kształcą tylko tego, kto w danym kierunku i zawodzie coś tam, prawda, szuka. Ale generalnie wzbogacają człowieka. Przez cudzysłowie mi to wzbogacają, ale tu chodzi ten dystans, prawda, i taki. Dlatego trzeba namawiać wszystkich do podróżowania, żeby ruszyli tyłek i gdzieś wyjeżdżali, bo to też się łączy troszeczkę w taki, my to nazywamy sztuka cierpienia, czyli art of suffering. To jest coś takiego ważnego, że ludzie chcą, może być cierpienie takie pejoratywne, ktoś kogoś tam skrzywdzi, uderzy, a może być cierpienie, które jest wartością. I to cierpienie, które jest wartością, ma miejsce wtedy, kiedy ono jest w drodze do osiągnięcia celu, realizacji wyzwania. Zresztą nawet w potocznym języku czasem, ach, trzeba trochę pocierpieć. No, bo to oznacza co? Że mam cel, prawda? I muszę trochę pocierpieć. To nie jest takie cierpienie złe, bo ono prowadzi mnie do realizacji wyzwania, prawda? Czyli też trzeba mieć taką potrzebę wysiłku, bo na przykład teraz na szczęście wasze pokolenie jest dużo lepiej przygotowane, ale w moim pokoleniu na przykład wysiłek jakiś był czymś złym, prawda? No, bo to wszystko jest w głowie, prawda? No bo to niesie tam ktoś walizkę i mówi, o jaka ciężka, nie? A drugi idzie i mówi, dwie bym takie uniósł. A co? Czyli w głowie jest wszystko, prawda? To nie jest. I w tym pokoleniu, powiedzmy, w którym ja się wychowałem, to niestety tak było, że jak dzisiaj ludzie sobie zdają sprawę, że wysiłek jest wartością. Mało tego, żeby się zmęczyć, jeszcze trzeba zapłacić. Co się w moim pokoleniu, to się w ogóle nie, w głowie nie mieściło komuś. I co, ja mam się jeszcze męczyć za darmo? Nie, no, trzeba zapłacić. No. A dzisiaj ludzie młodzi już wiedzą, że no, trzeba czasem zapłacić za to, żeby wysiłek, prawda? Ale uważam, że to jest fajne, bo to się ludzie budują poprzez to. No. Poprzez wysiłek, coś tam ktoś pokona, przejdzie, zrobi, tych małych Everestów dołoży, ileś sobie tam. No, także. No właśnie, często wspomina Pan o tej sztuce cierpienia i tym, w jaki sposób ta determinacja wewnętrzna pomaga w osiąganiu celów. W Pańskiej książce Mój wybór jest taki fragment, gdzie mówi, odpowiadając na pytanie, mówi Pan, miałem taką przypadłość, że kiedy wszedłem w trudności, ciężko mi było podjąć decyzję o odwrocie i naparzałem do góry.
No, to jest gdzie coś to takiego, znaleźć? Jak, nie, gdzie to jest to, coś takiego, ja jak, sobie, skąd to się bierze? Paru chłopaków też widziałem, że no, czasem to nawet prowadzi do trudnej sytuacji i tragicznych. Jest coś takiego, że przyciąga górę. Człowiek jest im bliżej szczytu, to jest strasznie trudno zdecydować o odwrocie. Nie wiem, ja też to miałem nigdy. Jak już zobaczyłem blisko szczytu, to tak jakby mnie ktoś, nie wiem, spchał z tyłu siłę wiatru. To jest coś, nie wiem, to jest trudne do określenia, ale oczywiście jest na pewno niebezpieczeństwo, że można utracić czujność, prawda? Mm. Dlatego, że tak do końca to nie wiemy, gdzie jest ta cienka czerwona linia, każdy ją sobie tam bardzo subiektywnie określa, prawda? Bo nie ma wzoru, szkoda nie ma takiego wzoru na tą cienką czerwoną linię, prawda? Że tyle, tyle mogę, tyle nie, można wiek, płeć, coś tam, dzieci, ile miałem zrobionych gór, takich, śmakich. I jest wzór i wynik do 6,250. A tego nie ma, bo to jest subiektywne strasznie, prawda? Ale oczywiście z drugiej strony trzeba uważać, żeby jej nie przekraczać, ale z drugiej strony przy tej cienkiej czerwonej linii jest najciekawiej. Tam jest najwięcej emocji. I to jest to, co ciągnie człowieka do szczytu. Nawet jeśli przekracza tą linię czasem. No potem jeszcze jest takie coś, co się nazywa po angielsku luck. Albo się ma lak, albo się nie ma laku, prawda? No niestety wielu moich przyjaciół nie miało laku, a byli świetni spinarze, byli bardzo doświadczeni. No ja dzięki temu lakowi to żyję, a właściwie statystycznie rzecz biorąc nie powinienem żyć, bo prawie 50 lat w górach, 9 lat w górach wysokich, to mała szansa. Statystyka pokazuje, że nie ma szans. Nie? A jednak, czyli trzeba mieć ten lak, prawda? No oczywiście szczęściu trzeba pomóc, prawda, mówi się. Czyli tutaj doświadczenie przede wszystkim najważniejsze. Nie? To jest tak w każdych podróżach. Ludzie doświadczeni popełniają mniej błędów. Dobrze, jak je zdobywają tak powoli, prawda, żeby... No bo jedno z takich największych wartości człowieka jest doświadczenie, które zdobywamy po drodze, prawda? I w ogóle wartość człowieka, można gdzieś spotkałem się w tych HR-ach, to jak się ocenia przydatność tam, powiedzmy, kandydatów, to się głównie pyta o doświadczenie, co zrobiłeś, nie? Nawet już nie pytają się teraz o dyplom, tylko co zrobiłeś w życiu. Facet mówi, no jeszcze nic nie zrobiłem, ale mam tu dwa dyplomy. No to fajnie, rokujesz nadzieję, ale wiesz, ja bym wolał, żebyś może miał o jeden dyplom mniej, ale powiedzmy, co zrobiłeś w życiu, prawda? To jest też taki element identyfikacji, co mi się też strasznie podobało, że i uważam, że człowiek się też powinien identyfikować z czymkolwiek. Ja pamiętam, miałem jakąś tam konferencję z taką firmą Schindler, która robi jakieś tam te windy, te taśmy, nie? Ja właśnie mówię o tym, że fajnie, jak tak człowiek gdzieś tam w życiu może na coś spojrzeć, jakoś to może być intelektualna, to może być fizyczna, jakaś wartość, że mówi, o, ja to zrobiłem, prawda, że mam coś tam zrobione. I on mówi, wie pan co, rzeczywiście, jak jadę po schodach, które żeśmy robili, to myślę, kurde, ja te schody robiłem. Drobna rzecz niby, tak? Ale jest identyfikacja z czymś, z kimś, z wiedzą, z czymkolwiek. Najgorzej, jak człowiek się z niczym nie identyfikuje, tylko z tym, nie wiem, herbatą na śniadanie czy noc. Także wydaje mi się, że to jest też ważne i no, wydaje mi się, że ludzie, którzy wspinają, no mają taką potrzebę pisania historii, identyfikowania się, no, chcą coś tam zdobywać, prawda? Ja poszerzę, bo to nie tylko wspinanie, bo to jest wąska, prawda, dziedzina, ale w ogóle podróżowanie, zdobywanie, poznawanie, no, ważny element. Mówiliśmy sporo o ludziach, o przyjaźniach, które też tutaj się zawiązały, o tym, którzy niestety gdzieś tego szczęścia mieli troszkę mniej w górach. Ja bym chciała troszkę powspominać te najwybitniejsze postaci polskiego himalaizmu, ale w takim pana, w takiej pana percepcji, mówiąc o czołowych postaciach, czy o Kukuczce, czy Wandzie, czy Andrzeju Zawadzie, jakby miał pan wybrać po takie dwie, trzy cechy, umiejętności, które pan sobie od nich wziął, tak się zainspirował, zaczerpał. No, ale nie jest to takie proste, ponieważ trudno, podejrzewam, żeby Wanda była tak upartą i niesamowitą kobietą, która dążyła do celu, zawsze musiała być pierwsza, prawda? Trudno byłoby jej dorównać, także no od Wandy to bym wziął urodę. Wszyscy się nie kochali. Tak. Od Andrzeja Zawady umiejętność kierowania wyprawą, mimo że Andrzej nigdy nie zdobył żadnego ośmiotysięcznika. Tak. Ale potrafił tak kierować wyprawą, właściwie bardzo często było tak, że my robiliśmy, najpierw się nie zgadzaliśmy z nim, bo to jednak była dyskusja zawsze przy podanej decyzji. A potem się okazało, że robiliśmy to, co on chciał. Czyli to jest taka umiejętność, że tak mówię, podpuścić kogoś tam, tu coś tam, no ty byś nie dał rady, a może byś dał, tam takie. No, miał taką, no, świetnym liderem, mi się wydaje. Jeśli Kukuczka, no to upartość, no. To Jurek tak, jak zobaczył szczyt, szczyt zapłacony, trzeba wejść, tak.
jak jest zapłacony, jak można się wycofać? Przecież jest zapłacony szczyt, prawda? Mm. To jest takie śląskie trochę też rozumowanie, że jest zapłacony, no to trzeba się. No i to bym też od niego wziął, no tą wielką upartość wyraził. No, nie mówiąc o tym, że miał pewne fizjologiczne możliwości, to by miał głowę taką upartą, bardzo zdeterminowaną. No, od każdego się można czegoś nauczyć, prawda? Spotkałem na swojej drodze ludzi z całego świata, spinaczy, alpinistów różnych i można było się od każdego czegoś nauczyć, prawda? No ale tu, powiedzmy, jeśli chodzi o polski rynek, szkoda, że tych postaci nie ma. Ale spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzę. A jeśli chodzi o przyszłość polskiego himalaizmu? Ja myślę, że nadal ludzie będą się wspinać, będą jeździć Himalaje. Może już jest coraz mniej sportowych wypraw, dlatego że już te cele są, właśnie większość z poważnych celów już jest dokonanych. Pozostają bardzo niebezpieczne jakieś takie już, które właściwie dla zawodowców są. Ludzi, którzy się tylko zajmują wspinaniem. No właśnie, gdzie może pójść ten himalaizm? Nie da się zrobić wyniku na urlopie, że ktoś pracuje przez 11 miesięcy i no teraz mam miesiąc urlopu, to ja zrobię wynik. Nie, nie zrobię wyniku. Teraz wynik to mogą zrobić tylko ludzie, którzy cały czas to uprawia. My byliśmy uprzywilejowani w tym sensie, że jeszcze było wiele rzeczy do zrobienia w latach 70. 80. jeszcze było dużo wolnych miejsc, nazwijmy to. No i ten sprzyjający, prawda, system totalitarny, który umożliwiał nam po 6-7 miesięcy w roku być w górach, prawda? Teraz jest to prawie niemożliwe. W związku z tym wydaje mi się, że ten Himalajs, w ogóle alpinizm idzie w kierunku taki trochę bardziej for fun. Nie dla pisania jakiejś wielkiej historii, ale do własnej historii, do pisania własnych wyzwań, prawda? Ludzie wyjeżdżają, mają grupę, już nie muszą należeć do klubów żadnych, czyli dzisiaj nie ma potrzeby należenia do klubu, prawda? Ktoś ma kartę kredytową, paszport i wiecie, jedzie się, spina, z kimś tam spotyka. Także troszeczkę ten element sportowy już nie jest tak wiele wypraw, które mają ważne cele sportowe. Bo tak jak mówię, też już wiele zrobiono w Górach Wysokich. Także już tam no, poprawiać styl można. Tak, jeszcze no właśnie, w jaką stronę ja może myślę, pójść że pójdzie teraz to w kierunku przez tych zawodowców, nazwijmy to. Dla mnie zawodowy znaczy to, że oni w zasadzie tylko się wspinają. Nie mówimy o turystyce wysokogórskiej. Nie mówimy o tym. No to oni jeszcze mogą poprawić styl, ale poprzez tą taką łatwość dzisiaj, media, dokumenty, dostęp do wszystkich informacji, wszystko jest już poznane, znane. To spowodowało, że jest bardzo dużo ludzi, którzy udają się w góry na przykład wysokie, czy nie tylko w Alpy, ludzie też nie wspinali nigdzie tam, ale chcą zdobyć jakiś szczyt, prawda? No to zatrudniają sobie tam albo szerpów, albo gajdów tu w Alpach, czy gdzieś. Ja nie jestem przeciwko takiej sytuacji, bo uważam, że każde góry nie są własnością alpinistów, tak jak morze nie jest własnością żeglarzy, prawda? Każdy może popłynąć, pójść w góry. No oczywiście trzeba przestrzegać pewnych tam zasad, ale różnica jest taka, że to nie jest dla nas, my to nazywamy turystyką bardziej wysokogórską, dlatego że no, tam się wynajmuje, a ludzi płaci się za to. Ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko inaczej jest. Bo w takim klasycznym alpinizmie nie było pojęcia, że ktoś komuś coś płaci. Nas łączyła tylko pasja i lina, partnerstwo, tak? A dzisiaj trzeba zapłacić gajdowi, prawda, żeby mi tam pomógł, poprowadzić. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko że jest inne, prawda? Dlatego to trochę, znaczy tam to przeszkadza wtedy, kiedy się tam dzieje no, Armagedon, jak tam jest tysiące ludzi, no tak trochę, ale zawsze ja odpowiadam, to nie jedź tam, po co jechać, można jest. Jeździmy teraz gdzieś tam w Hunza, północny Pakistan, gdzie nie ma nikogo, w promieniu 50 km nawet do Kalesa nie ma nikogo, gdzieś tam barany i owce się pasą tylko. Też można się spiąć, no ale ludzie często nie, ten najwyższy szczyt do Everest, prawda, i mamy to, co mamy na Everestie, prawda. Wiemy, że jedyna niezdobyta góra zimą to K2. Cały czas liczymy na to, że K2 dla Polaków. Jakie mamy na ten moment? Może ja tak do końca nie jestem pewien, czy K2 dla Polaków. No oczywiście dobrze było, gdyby Polacy zdobyli, ale okazało się, że po ostatniej naszej wyprawie stało się to tak medialnym takim wytworem, nazwijmy to, bo to medialny wytwór, że tak rzeczywiście bardzo wiele osób zaczęło się nagle interesować K2. I Hiszpanie, i teraz Francuzi, i Rosjanie, i Kazachowie. Wszyscy teraz zrozumieli, że to jest drugi szczyt co do wysokości, ale ostatni niezdobyty i trudny, a prób już było kilka, głównie polskich, ale nie tylko. I stało się takim, nie wiem, gralem w tej chwili. K2 zimą, prawda? Ale my jednak postanowiliśmy odpuścić troszeczkę i tej zimy nie pojedziemy. Planujemy to na przyszłą zimę. Dlatego, 2020-2021. Dlatego, że zrozumieliśmy, że
trzeba zbudować zespół. To jest coś takiego, co nam brakuje. Dobry zespół. Znaczy ja nie wiem, że mieliśmy zły, ale naprawdę trzeba bardzo dobry zespół takich ludzi, którzy chcą się zimą wspinać. A nie jest takie proste, jeszcze się podwójka kolegów właśnie wyeliminowała sama przez wypadki. No i nie chcieliśmy wyjechać, nie mając jakiejś dużej gwarancji, że nam się uda. To tak wyjechać z góry wiedząc, że nie wejdziemy, to tak trochę głupio, prawda? No jest to problem, ale nie wiem, ja tak myślałem jeszcze może byłoby takie PR-owsko przynajmniej bardzo dobre, gdybyśmy zaprosili paru alpinistów z innych krajów. I pod takim pięknym PR-owskim filozofią, że oto ostatni szczyt robimy razem. Pięknie. Tu Polacy, my swoje osiągnęliśmy i tak, bo 10 i tak szczytów jest naszych, ale teraz kończymy na wysokich szczytach 8000, prawda, eksplorację, zapraszamy innych. I ja myślę, że nawet większość z nich nie pojedzie, ale byłby ten element, proszę, zaprosiliśmy, prawda, bo Simonel, to nie wypadało on pojechać z nami, on sam by sobie zorganizował. Ale liczy na to, że ze wschodu Rosja, Kazachstan, 2-3 osoby by chętnie chyba wzięły udział w takiej wyprawie i kto wie, czy PR-owsko nie byłoby to lepsze. Ale oczywiście no, chcielibyśmy budować jednak nasz polski zespół, prawda? No. Będzie pan kierownikiem wyprawy? Nie wiem, to Polski Związek Alpinizmu decyduje o tym, kto jest kierownikiem. No, wszystko wskazuje na to, że tak, ale niekoniecznie. Ja bardzo dobrze, jeśli by się ktoś znalazł, kto by chciał pokierować, to zapraszam. Co trzeba zrobić, żeby te warunki spełnić, żeby jechać i... Żeby jechać, czy być kierownikiem. Żeby być kierownikiem, trzeba mieć doświadczenia. Żeby jechać, no, to trzeba być wojownikiem, lodowym wojownikiem najlepiej, prawda? Dlatego też myśleliśmy o tym, żeby teraz wyprawa dwa dni temu, wczoraj właśnie wyleciała na lotce, żeby się tam chłopcy przetestowali tutaj co do wysokości, bo są dobrzy alpiniści, ale nie byli na wysokości dużej. Zimą planujemy gdzieś na 7000 szczyty, może jedną, dwie wyprawy, żeby z kolei w zimowych warunkach chłopaków sprawdzić, nie? Żeby to widać potem, kto się nadaje do zimy, bo to psychiczne sprawy, bo trzeba tam złamać ten swój mózg, że w złych warunkach trzeba się spinać, bo normalny, zdrowy i logicznie myślący alpinista to nie wybiera się w złą pogodę, tylko wybiera się w dobrą pogodę na wspinanie, tak? No a niestety zimą trzeba czasem wybrać się w złą pogodę, żeby za dzień, dwa tam wyżej złapać okno pogodowe. I nie wszyscy to potrafią, nie wszyscy są w stanie złamać się, prawda? I po to są to testowe wyprawy. I być może się ta grupa ludzi jakaś, z młodych ludzi, których spotkałem właśnie przed wyjazdem, nie wiem, będziemy próbować. Super. Gorąco i bardzo mocno trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.